Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj taki szybki odcinek z kolejnych przetestowanych przeze mnie kosmetyków do włosów, a mianowicie pewien zestaw, który pojawił się gdzieś tam w różnych miejscach w internecie właśnie i zainteresował mnie, czy rzeczywiście jest taki dobry, jak wszyscy pisali. Niestety okazało się, że u mnie aż tak się nie sprawdził, bardziej była to taka szeroka, można powiedzieć, reklama. Natomiast po zakupie tego zestawu, który kosztował prawie 200 zł, niestety niemiło się rozczarowało. A mianowicie chodzi o zestaw Mara S. Caral. Jest to taki zestaw szampon i woda lameralna. I tutaj, jeżeli chodzi o szampon, to właśnie jest to szampon lamelarny do zabiegu laminacji. Formuła Fiberplex zawierająca ziołową kreatynę, olejek manoi i olejek kameliowy. Utrzymują włosy zdrowe i lśniące. Sposób użycia: nałożyć na mokre włosy, wmasować i spłukać. Powtórzyć w razie potrzeby. Natomiast jeżeli chodzi o wodę, to woda lamelarna. Zaledwie 9 sekund natychmiast rozplątuje i zamyka łuski, zapewniając wyjątkową miękkość i połysk. Sposób użycia: na osuszone ręcznikiem włosy nałożyć produkt na całej ich długości i końcówkach, przeczesać i spłukać w ciągu 9 sekund. No i jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia tego oto zestawu, tutaj już tego zostało niewiele. Także, jak widzicie, szamponu też, więc no, prawie cały wykorzystałam ten zestaw. Jeżeli chodzi o te kosmetyki, to szampon, czyli ten produkt, leista mleczna konsystencja, przepięknie pachnie, to trzeba przyznać. Słabo się pieni i trzeba nabrać sporo tego produktu, by poczuć w ogóle, że włosy są umyte. Natomiast jeżeli chodzi o wodę lamelarną, to wodnista, przezroczysta konsystencja. Pachnie troszkę podobnie do szamponu, ale bardziej chemicznie, bym powiedziała. Po nałożeniu czuć pod palcami, jak wygładza włosy. Włosy są jak tafla podczas spłukiwania. Wiecie, taka po prostu, no coś niesamowitego. Podczas suszenia włosy wydają się lekkie i sypkie, opadają na dół, tylko końcówki pozostają tak naprawdę puszyste. Po wysuszeniu włosy są gładkie, delikatne w dotyku, zwłaszcza od nasady. No to zazwyczaj jak właśnie suszę włosy, to od nasady mam takie, no, przyklejone, a tu na dole się puszą. Lekko zaczynają się puszyć właśnie od połowy po końce. Średnio się rozczesują, są bardzo poplątane po tym zabiegu. No i tak jak powiedziałam, spodziewałam się lepszych efektów za cenę prawie 200 zł za zestaw. Kochani, dajcie znać, jak się u Was sprawdził ten zestaw. Czy mieliście sam szampon, czy może samą wodę, ale myślę, że jeżeli ktoś kupuje już szampon, zestaw za takie pieniądze, to po prostu stosuje jako zestaw. No ja rzadko się daję nakłonić na jakieś takie, wiecie, wiralowe, czy jak to się mówi, no polecajki. Ja staram się mimo wszystko gdzieś tam już takie wyciągać naprawdę kosmetyki, które są również dostosowane do mnie, czy do wieku, czy właśnie do problemów, czy to z włosami, czy ze skórą. W związku z tym staram się nie kupować wszystkiego, gdzie ktoś poleca, czy robi się viral i mnóstwo różnych osób reklamuje ten sam produkt, poleca ten sam produkt. Staram się po prostu mimo wszystko gdzieś tam mieć na baczności, żeby no nie wydawać nie wiadomo ile tysięcy na jakieś tam kosmetyki, które mogą u mnie się nie sprawdzić. No i jeżeli chodzi o ten zestaw, no to tak troszeczkę przyznam, no zachwyciły mnie opisy i stwierdziłam, że wow, jeżeli on tak rzeczywiście prostuje włosy, no to u mnie by się świetnie sprawdził, gdyż ja nie mam takich bardzo kręconych, no ale potrzebuję je gdzieś wygładzić. No ale niestety przy wykorzystaniu tutaj prawie całego zestawu więcej go nie kupię osobiście. Dajcie znać, co o tym myślicie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.